plany emerytalne w Polskiej Credit Union. Zainwestuj w swoją przyszłość i oszczędź na podatkach już dziś. Termin wpłat na plan emerytalny RRSP upływa 1 marca. Skorzystaj ze specjalnej oferty oszczędnościowej w Credit Union z oprocentowaniem od 2,75%. Kwalifikujące się i rejestrowane depozyty są w pełni ubezpieczone. Oferujemy także dogodne pożyczki na wpłaty do planów RRSP tylko na 3%. Skontaktuj się z działem inwestycji lub biurami naszej Credit Union. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskiej, lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Polski Zakład Samochodowy Max Garage dokonuje wszelkich napraw elektrycznych i mechanicznych. Specjalizujemy się w naprawach automatycznych skrzyń biegów. Max Garage, 5 Tupper Avenue w Etobicoke, tuż obok skrzyżowania ulic Kipling i Horner. Porozmawiajmy przez chwilę o Tobie. Pracujesz i zarabiasz? Świetnie. Ale co będzie, kiedy już przestaniesz? Czy wiesz, że połowa ludzi w Kanadzie ma odłożone na emeryturę mniej niż 3000 dolarów? I dlatego tu jesteśmy. Aby pomóc Ci nie tylko, kiedy zarabiasz, ale także, kiedy przejdziesz na emeryturę. Pamiętaj, z Credit Union nie tylko oszczędzasz na emeryturę, ale jednocześnie zmniejszasz swój podatek. Odwiedź nasze biura lub zadzwoń i zapytaj o naszą ofertę RRSP. Polish Credit Union. To ma sens. Teatr Centrum, działający przy Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze, zaprasza na swą kolejną premierę, tym razem komedię Michała Bałuckiego Grube Ryby. Przedstawienia odbędą się w niedzielę 26 lutego o godzinie 16 oraz w piątek 10 marca o godzinie 19.30 w Centrum Kultury. Bilety do nabycia w księgarniach Pegas, znajdujących się w sklepach Starski i w sklepie Something Special na plaży Wisła. W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Konsulat Generalny RP w Toronto i Związek Narodowy Polski zapraszają na program poetycko-muzyczny na motywach twórczości Edwarda Słońskiego, poety Świtu Niepodległości, pod tytułem Ta, co nie zginęła. We wtorek 28 lutego o godzinie 19 w siedzibie Konsulatu Generalnego przy 2603 Lakeshore Boulevard West. Wystąpią Krystyna Starczak-Kozłowska, prowadzenie, Małgorzata Meje-Śpiew i Jan Kornel, fortepian. Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej informuje, że w środę 1 marca o godzinie 12 pod pomnikiem katyńskim w Toronto członkowie zarządu okręgu złożą kwiaty ku czci żołnierzy wyklętych. Wszystkich z Państwa, którzy zechcieliby dołączyć do uroczystości, okręg KPK serdecznie zaprasza. Służba misyjna Polskiego Kościoła Pełnej Ewangelii w Toronto zaprasza na koncert charytatywny pod tytułem Brazylijska Fijołada i nie tylko w sobotę 4 marca o godzinie 18 w Kościele Pełnej Ewangelii przy 85 31st Street w Etobicoke. Wystąpią zespół dziecięcy Artur Wachnik, Krystyna Piotrowska, Rosalind Juranty, Piotr i Jola Janikowie oraz Natalia Suza. Wstęp wolny. Podczas koncertu organizowana będzie zbiórka pieniędzy i odzieży dla dzieci z biednych polskich rodzin w Brazylii. Polonijny Klub Numizmatyków i Filatelistów Trojak zaprasza na 14. wystawę i targi kolekcjonerskie w sobotę 4 i w niedzielę 5 marca w godzinach od 9 do 4 po południu w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. Podczas wystawy dzieci i młodzież do lat 16 otrzymają za darmo znaczki i monety. Wybijany będzie także okolicznościowy żeton Klubu Trojak z okazji 150-lecia Kanady. W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Klub Historii i Kultury Polskiej przy Grupie II Związku Polaków w Kanadzie w Hamilton oraz Ogniwo nr 18 Federacji Polek w Kanadzie zapraszają na spotkanie, którego tematem będzie życie i dokonania rotmistrza Witolda Pileckiego, bohatera II wojny światowej. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 5 marca o godzinie 14.30 w sali Grupy II Związku Polaków przy 1015 Barton Street East. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu programu naszej Credit Union. Chociaż, jak pod koniec lutego każdego roku,
Chcielibyśmy Państwa poinformować, nie przykładając zbytniej wagi do następującego faktu, że dzisiejszy program jest wydaniem szczególnym. Dziś bowiem mija 29 rok działalności programu naszej Credit Union do ubiegłego roku zwanego Polish Studio. Przypomnijmy, że program oglądany już od kilku lat za pomocą internetu na całym świecie został założony w 1988 roku przez państwa Ewę i Zygmunta Przetakiewiczów, zaś od 25 lat programem zawiaduje Credit Union Świętego Stanisława Świętego Kazimierza, która w ten sposób, oprócz promocji własnej działalności finansowej, spełnia również szerzej pojętą misję wobec społeczności polonijnej w Kanadzie. A teraz żegnając się, życzę Państwu udanego i słonecznego weekendu. Do zobaczenia!